serdecznie witam Państwa na trzecim koncercie noworocznym, w roku mającym charakter charytatywny. Spotykamy się w ostatnią niedzielę okresu świątecznego, 40 dni po święte Bożego Narodzenia, zwanego potocznie święte Matki Bożej Gromnicznej. Ten koncert jest dedykowany Małemu Maciusiowi, mieszkańcowi naszej parafii, gminy, którego życie dopiero się zaczyna, a już jest okupione ciężką chorobą. Maciuś, jeśli jesteś teraz z nami, to pamiętaj, że to nie jest tylko koncert, ale przede wszystkim potężna modlitwa naszej orkiestry, Scholi oraz wszystkich Państwa tutaj zebranych w tronu Pani Podlasia za Twój szybki powrót do zdrowia. Cel charytatywny. Przed kościołem nasi najmłodsi muzycy będą stali z puszkami. Już teraz dziękuję za każdą złotówkę. Wszystkie zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na dalsze leczenie Maciusia. Drodzy Państwo, choroba, która spotyka nas ludzi na pewnym etapie życia jest zawsze bolesna, ale jeśli spotyka ona dopiero zaczynające się życie, jest to zwielokrotnione cierpienie przede wszystkim dla bliskich osób. Jesteśmy chrześcijańską wspólnotą i pokazaliśmy dzisiaj, że potrafimy w tych niełatwych chwilach być ze sobą razem, mimo różnych poglądów politycznych, mimo różnych światopoglądowych. Takie wsparcie, rozmowa, spotkanie niejednokrotnie napełnia baterię osób walczących o zdrowie tego wspaniałego chłopczyka, kolokwialnie mówiąc na maksa. Za to z serca dziękuję.
wspaniali muzycy, którzy siedzą teraz przed Państwem, również pracują, mają swoje obowiązki. A mimo to zawsze jesteśmy, czy w skwarze słońca na Boże Ciało, czy leje deszcz 14 sierpnia w zeszłym roku, dumnie krocząc za Matką Bożą Kodeńską. Bo przede wszystkim dla Twojej chwały i dzięki Twojej pomocy Kodeńska Pani ta orkiestra istnieje i funkcjonuje od 93 lat i teraz dynamicznie się rozwija. Thank you.
za rok na koncercie, bo przecież jesteśmy tutaj z Państwem praktycznie na co dzień. Pozwólcie, Szanowni Państwo, że trzeci koncert noworoczny zakończę słowami wziętymi z Ewangelii. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Jeszcze raz wszystkim Państwu za wszystko z serca dziękuję.